Witam Państwa w kolejnym odcinku Wirtualnego Studia. Dzisiaj porozmawiamy o różnicach między redukcją piersi a liftingiem, zabiegami, które często błędnie są utożsamiane ze sobą przez pacjentki. Naszym ekspertem będzie chirurg plastyczny dr Grażyna Nasińska-Jurek. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Bardzo mi miło spotkać znowu się z Państwem. Chcę przekazać troszeczkę mojej wiedzy na temat piersi. Niekoniecznie samej redukcji liftingu. Chciałabym zwrócić na pewien element plastyki piersi, na który często kobiety nie zwracają uwagi. Są to zaburzenia rozwojowe piersi. Piersi rozwijają się u wszystkich kobiet z takich samych zawiązków. Najlepsze to, że takich samych zawiązków rozwijają się też piersi u mężczyzn. Natomiast ten rozwój może być zaburzony w różnych miejscach tej piersi. Rozwija się pierś jak gdyby od środka na zewnątrz i od środka do przodu. Gdy podzielimy sobie pierś na cztery części, cztery kwadranty, każdy z tych kwadrantów może mieć pewnego stopnia zaburzenie rozwojowe. I to zaburzenie rozwojowe może dotyczyć części, całości lub danego fragmentu. Na przykład takim zaburzeniem rozwojowym najczęściej spotykanym jest niedorozwój kwadrantów dolnych. Może być też zaburzenie rozwojowe całej piersi, a nadmierny rozrost części centralnej. Wówczas się wytwarzają takie piersi rurowate. Czy, przepraszam, przerwę Pani doktor w tym momencie, to zaburzenie rozwojowe to jest sprawa genetyki? Gdzie tkwi błąd? W którym momencie powstaje to zaburzenie? Tak naprawdę zaczynają robić badania w tym kierunku i część z tych zaburzeń jest związana z genetyką. Część może być związana z jakimś wpływem czynników zewnętrznych, natomiast nie ma dokładnie oznaczonych czynników sprzyjających tym wadom, ale te wady są naprawdę częste. I teraz jak przychodzi do nas pacjentka, to my musimy ocenić stan rozwojowy tej piersi. Czasami wydaje się pacjentce, że ta pierś jest tylko inna, nie widzi w tym problemu rozwojowego. Natomiast chirurg musi to widzieć, bo musi dobrać odpowiednie metody do korekcji tej piersi. I tak mogę teraz przejść do podniesienia piersi. Podnosi się dobrze piersi, które są dobrze rozwinięte, ale w wyniku ciąży, spadku, wahań wagi ciała dochodzi do ich rozciągnięcia. Podniesienie zwykle jest ograniczone często do samej skóry. Można czasami włączyć częściową resekcję gruczołu. Natomiast redukcje zawsze towarzyszą podniesieniu. Czyli redukcja i podniesienie się zawsze są wykonywane razem. Natomiast redukcje, one modelują pierś. Nie tylko zmieniając jej wielkość, ale często kształt. I one służą bardzo często korekcji tych wad wrodzonych. Na przykład deformacje kwadrantów zewnętrznych czy kwadrantów wewnętrznych mogą dać skutek taki, że przerośnie jedna część piersi. Wówczas samo podniesienie nie da dobrego efektu. Trzeba wymodelować ten gruczoł tak, by przypominała jego budowa prawidłową budowę piersi. Ale tu jest zapewne warunek konieczny odpowiednia ilość gruczołu, prawda? Odpowiednia ilość tkanki, żeby tą pierś prawidłowo modelować, żeby uzyskać jak najbardziej zadowalający efekt. To znaczy samo podniesienie, gdy mamy mało gruczołu,
A pierś jest dosyć symetryczna, nie ma żadnych wad rozwojowych. Jest stosunkowo przewidywalnym procesem operacyjnym. Natomiast w takim wypadku możemy wykonać jakąś operację, która jest bardzo powierzchowna. Natomiast gdy nie ma gruczołu, a dodatkowo jeszcze jest ta pierś zdeformowana, wówczas też wymaga to przemodelowania, czyli uszkodzenia na jakimś poziomie gruczołu. To są rzeczy bardzo skomplikowane, dlatego że najlepiej wyglądają piersi, kiedy doprowadzimy je do prawidłowego wyglądu, bez opadania, bez deformacji, i wówczas w tą strukturę możemy włożyć implant. Natomiast każde odstępstwo od tak zwanej normy wymaga naszej interwencji. Najczęściej te interwencje nie są proste i najczęściej nie są jednoetapowe, bo chcemy najczęściej za jednym razem uzyskać korekcję piersi, które wymagają na przykład dwóch lub trzech interwencji. Więc warto słuchać chirurga, który ma do czynienia z bardziej skomplikowanymi wadami, i nie na siłę wykonywać zabiegów, które są skazane na niepowodzenie. A czy w skrajnych przypadkach gigantomastii, gdzie jedna pierś potrafi ważyć nawet 3 kg, jesteśmy w stanie za pomocą redukcji uzyskać ładne, estetyczne, przy jednym zabiegu zaznaczam, ładne, estetycznie wyglądające piersi, o ile możemy je zmniejszyć? Co innego jest przerost, a co innego jest deformacja piersi. Mhm. Bo przerost jako taki, właściwie jest tyle różnych technik operacyjnych, że możemy zredukować tą pierś jak chcemy, jak dużo chcemy. Musimy sobie zadać pytanie, czy ta pierś ma czuć, czyli czuć, czy kompleks brodawka-otoczka ma pozostawić formę czucia, dotyku. No jeżeli będziemy chcieli za bardzo zredukować taką pierś, niestety takie poczucie czucia piersi zostanie utracone. Natomiast gdy mamy takie przerosty, które umożliwiają nam na przykład techniki operacyjne z zachowaniem części unerwienia, to warto zostawić trochę większą pierś, o ile to ma znaczenie dla pacjentki. Czy utrata czucia w tym kompleksie brodawka-otoczka jest powikłaniem i oznacza jakąś groźną komplikację później dla zdrowia? Pacjentki często mówią, że to jest jakiś rodzaj martwicy. To jest błąd oczywisty, ale czy ma to jakieś konsekwencje dla zdrowia, czy jest po prostu dyskomfortem dla pacjentki? Jest to dyskomfort. Część operacji polega na tym, że zostawiamy ten kompleks na jakimś uszypułowanym częścią gruczołu bez czucia. Ona jest martwa, ale tam unaczynienie jest bezpośrednio z naczyń, z sieci. Natomiast są metody, w których przeszczepiamy kompleks brodawka-otoczka jako wolny przeszczep. Wówczas unaczynienie jest jakby przez blizny, bo to jest wolny przeszczep skóry. No to tam tego unaczynienia nie mamy takiego naturalnego. Natomiast w obu przypadkach nie mamy czucia. Ale są metody, które nam pozwalają na zachowanie unerwienia na tyle, żeby to unerwienie stanowiło poczucie piersi. Ja na przykład lubię taką metodę Hall-Finley albo metodę Chiari. Są metody, które umożliwiają nam taką bardziej oszczędne podejście do piersi. A jak to jest w przypadku pacjentek z zespołem Polanda, gdzie bardzo często jest duża asymetria między jedną piersią a drugą? Czy da się przywrócić idealną symetrię? Czy pacjentka ma szansę, nastawiając się na zabieg,
planować, że będą idealnie tak samo wyglądające, czy raczej powinna brać pod uwagę, że tej idealnej symetrii nie osiągnie nigdy? No niestety jest to mało prawdopodobne, chyba że druga pierś jest też mała i zaczniemy robić właśnie te operacje od rekonstrukcji pokrycia przez przeszczep tłuszczów, żeby wytworzyć odpowiednią ilość grubość tkanek zewnętrznych. Wówczas dając dwa takie same implanty do obu piersi, możemy uzyskać podobny efekt, ale to zewnętrzne pokrycie, którego dotyczy też zespół, bo zespół Polanda dotyczy nie tylko samej piersi, on dotyczy też klatki piersiowej, mięśnia, no i też rozwoju skóry. Więc jedyną rzeczą, którą my możemy w miarę możliwości skorygować, jest to pokrycie tkanką tłuszczową, czyli wykonanie przeszczepów tłuszczowych. Natomiast same założenie implantu jako korygującego zawsze nada nam inny kształt niż pierś naturalna, bo pierś naturalna to nie jest pierś z implantem. Zresztą dzięki temu panie są zachwycone tymi piersiami, bo nie są takie naturalne. To prawda. Ale czy to są skomplikowane operacje, czy to są operacje, które wymagają szczególnego przygotowania się od pacjenta? To znaczy zespół Polanda jest skomplikowany, ale nie jest tak skomplikowany jak operacje dotyczące zaburzeń rozwojowych piersi, które ogólnie nazywamy tubular breast. Tubular breast potrafi mieć bardzo różne oblicza i w tych wypadkach te operacje to już jest takie wyzwanie. Trzeba naprawdę dokładnie przeanalizować dany przypadek i ten przypadek musi być prowadzony indywidualnie. To znaczy tak, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, natomiast nie skracać na siłę procesu odbudowy piersi. Chęć uzyskania od razu efektu zwykle jest niepotrzebna, ponieważ się nie uniknie pewnych rzeczy, które trzeba poprawić, po prostu uzupełnić. Takim uzupełnieniem jest właśnie zmiana pokrycia czy korekcja otoczki. Są to rzeczy po prostu konieczne w wypadku tych deformacji. Czy ja dobrze rozumiem, że w przypadku piersi tubularnych, tych naprawdę skrajnie trójkątnych czy stożkowych piersi, za jednym razem, za jedną operacją, operacją włożenia implantów w piersi, nie uzyskamy takiego idealnego kształtu okrągłej piersi? No, na pewno same włożenie implantów nie wystarczy. Chociaż są różne stopnie i różne postacie tubular breast, musimy pamiętać o tym, że przy takich korekcjach należy je łączyć z korekcjami gru czołu, z korekcjami otoczki, a czasami z korekcjami pokrycia zewnętrznego. Są chirurdzy, którzy robią to etapowo. Wkładają najpierw ekspander. Ten ekspander rozciąga tkanki, a dopiero w następnym etapie wsadzają implant i korygują skórę gruczą. A jeszcze na następnym etapie dostrzykują na przykład tkankę tłuszczową, żeby uzyskać jak najlepszy efekt estetyczny. No w Polsce nie mamy takich raczej tendencji. Jest to spowodowane przede wszystkim finansami. No, chcemy skrócić ten okres, ale przede wszystkim zmniejszyć koszty. I teraz efekt uzyskania po łączeniu tych dwóch operacji czasami jest niedoskonały. Ta niedoskonałość jest względna, bo gdy się porówna efekt przed i po, od razu widać, że mamy dużą poprawę. Ale no niestety nigdy nie spotkałam kobiety, która by była zadowolona z czegoś do końca. Więc zwykle panie chcą jeszcze coś uzyskać. I to coś traktują jak gdyby za wyznacznik, że dana operacja jest wykonana nie w pełni albo nieprawidłowo. To nie jest prawda.
ta operacja zwykle, tak jak mówiłam, wymaga wielu etapów. Łącząc jakieś etapy, musimy się z tym liczyć, że jakieś ubytki zostaną. Ocena tych ubytków należy do nas. Czyli czy my się z nimi zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Natomiast tubular breast to jest taki ogromny wór, do którego się wsadza bardzo różne przypadki. I ja na przykład, gdy mam ten tubular breast taki skomplikowany, przeszłam na troszeczkę inne postępowanie. Staram się namówić pacjentkę na dobre podniesienie z modelowaniem, czyli wykorzystuję całą zawartość piersi, staram się jak najmniej wycinać, natomiast przesuwam tkanki gruczołowe. Chcę uzyskać jak najładniejszą pierś i później dopiero ewentualnie tą pierś powiększyć. No oczywiście muszę mieć to w piersiach, gdzie ten gruczoł jest. Muszę mieć co modelować. I proszę mi wierzyć, że część pań w ogóle nie chce później zakładać implantów, bo jest zadowolona z tej piersi. Można wykorzystać ten własny gruczoł tak, by uzyskać całkiem ładną pierś. Natomiast gdyby się robiło w takich bardziej skomplikowanych operacjach, znaczy deformacjach, jednoczasowo tą operację, to często pierś ta tworzona przez podniesienie i korekcję nie ma takiego ładnego kształtu, ponieważ to podniesienie używane w łączonych operacjach jest bardzo ograniczone. On ma pewne warunki techniczne, które nie pozwalają nam na pełną korekcję. Bardzo się koncentrujemy na dole piersi, na zmniejszeniu i przeniesieniu otoczki. Natomiast modelowanie wewnętrzne, przesunięcie części gruczołu, tu nie może mieć miejsca. Dlatego te efekty takich łączonych operacji powinny być oceniane ze względu na wyjściowy stan. A jak to jest, pani doktor, bo tak jak dobrze rozumiem, są to zabiegi wieloetapowe, rozłożone na pewno w czasie. A jak wygląda sprawa z bliznami? Czy za każdym razem otwieranie piersi to nowe blizny, czy da się tego uniknąć i przeprowadzić cięcia w taki sposób, żeby były one jak najbardziej estetyczne i co za tym idzie jak najmniej widoczne? To znaczy, jeżeli robimy najpierw podniesienie, to staramy się do ich, wiemy, że będziemy wykonać w dalszym etapie powiększenie, to się dobiera tak blizny, żeby przechodzić przez część blizny, którą już pozostawiamy na zewnątrz. Natomiast podniesienie jest na zewnątrz mięśni. Nie jest w tej płaszczyźnie operacyjnej co powiększenie. Więc te wewnętrzne blizny tworzymy nowe, wewnętrzne. Ale zewnętrzne możemy wykorzystać to, co było wcześniej wykonane. Wszystko zależy od planowania, co chcemy uzyskać. Jeżeli natomiast robimy operację podniesienia z powiększeniem, to wówczas zawsze mamy jakiś styl blizn i te blizny w wypadku piersi takich zdeformowanych nie są aż tak bardzo szpecące, jak ta pierś pierwotnie. Te piersi po prostu nie należą do najpiękniejszych. Tak, tylko pacjentki szybko zapominają o tym, co było i chcą więcej, lepiej i inaczej. Ale współcześnie naprawdę leczenie blizn jest bardzo skuteczne i pacjentki mogą korzystać z wielu naprawdę skutecznych metod. Na czym polega leczenie? Żeby blizna była szybko zanikowa, żeby nie miała przerostów. Natomiast blizna jako taka, to gdy przetniemy cokolwiek, jakąkolwiek tkankę, to musi powstać blizna. Nie potrafimy się inaczej goić, jak tylko przez bliznę.
Niestety. Natomiast dla mnie, dlatego jest ważniejsze, żeby to były osoby dojrzałe, które decydują się na taką operację. Bo one muszą realnie podejść do korzyści, które uzyskują w stosunku do kosztów. Natomiast gdy ktoś chce przeskoczyć coś, chce zrobić operację, która no, nie ma szans powodzenia, no niestety później jest niezadowolony, no i musi być niezadowolony. Najwięcej pacjentek niezadowolonych widziałam takich, które miały wady, nie uwzględniono tych wad, powiększono piersi bez żadnej korekcji i te panie były przekonane, że to było złe założenie implantu. A to nie było złe założenie implantu, tylko za mały zakres korekcji. Implant to jest tylko ciało obce, które wsadzamy do ciała naszego. Ono kształtuje zewnętrzne tkanki, natomiast ono nie wypełnia czegoś w formie jakiegoś obciążnika, tylko naciąga to, co jest. Czyli te tkanki, jak mają jakieś wady, ubytki, one zostają z tymi wadami i ubytkami, może trochę mniej widocznymi, ale to też zależy od typu wady. Jeżeli wada jest naprawdę zaawansowana, możemy widzieć te ubytki i te zniekształcenia jeszcze bardziej na implancie niż przed. Więc samo założenie implantów to jest droga do uzyskania dobrego efektu w małych piersiach, ale dobrze rozwiniętych. Trochę większych, ale mało opadających. A takich piersi mamy niesłychanie mało. Pani doktor, i myślę, że to jest najlepsza puenta naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję serdecznie.